Szanowni Państwo, 15 czerwca podpisaliśmy umowę z wykonawcą remontu drogi w samej Pobis. Z dniem dzisiejszym przekazujemy tą drogę jako plac budowy. Remont drogi to około 1200 metrów, czas realizacji 90 dni, koszt inwestycji blisko 700 tysięcy złotych. Myślę, że jest to inwestycja długa przez mieszkańców powiatu i miasta Głogowa. Jeżeli chodzi o zakres robót, który będziemy tutaj wykonywać, a więc będziemy wykonywali remont obecnie bieżącej nawierzchni, remont nawierzchni bitumicznej, będziemy również wykonywali remont pobocza. Z utwardzeniem tego pobocza wykorytowane zostanie utwardzone poszywę. Chcemy również dokonać remontu zjazdów, i to zarówno zjazdów wykonanych z masy bitumicznej, jak również zjazdów z kruszywa. Ta inwestycja poprawi znacząco tutaj i możliwości przejazdowe, i bezpieczeństwo, ponieważ odciąży krzyżówkę na ulicy Legnickiej. Jeśli chodzi o organizację ruchu, to za organizację ruchu jest odpowiedzialny wykonawca, ale tutaj jesteśmy z wykonawcą w kontakcie i będziemy się starali, żeby te utrudnienia były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Oczywiście musimy to zrobić również jak najlepiej technologicznie, w związku z tym nie chcemy również kosztem jakości doprowadzić do sytuacji takiej, że kosztem jakości po prostu będziemy robili organizację ruchu taką, żeby nie była ona właściwa. Utrudnienia jak przy każdym tego rodzaju inwestycji drogowej zawsze występują. Myślę, że mieszkańcy Głogowa doskonale to rozumieją i od wielu lat czekają na remont tej drogi. Myślę, że przyjmą to ze zrozumieniem, tak aby po zakończeniu pracy spokojnie i w bezpieczny sposób poruszać się tym skrótem przez osiedle. Dzisiaj przekazano plac budowy, kiedy drogi się zesprzedają. Nasze trasy wykonywane są dokonywane uzgodnienia z zarządcami dróg, do których się włączamy odnośnie organizacji ruchu tymczasowej. Tak jak pan mówił, będziemy starać się nie zamykać tej drogi. Natomiast fizycznie na budowę będziemy w stanie wejść, myślę, na początku przyszłego tygodnia. Na całość, natomiast myślę, że będziemy w stanie to zrobić. Nie chcę mówić co do konkretnych. Wykonawcą, który realizuje roboty na rynku, istnieje od 2004 roku już, z tym, że na rynku głogowskim mało okazji mieliśmy się przedstawić. Myślę, że teraz pana Kolosa do kontroli.